Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek, 21 tygodnia zwykłego i dzisiaj rozważamy dalszy ciąg Ewangelii Świętego Mateusza. Dzisiaj rozpoczynamy rozdział 25 i bierzemy wiersze od 1 do 13 w tym rozdziale 25. To jest przypowieść o pannach mądrych i głupich, bardzo znana przypowieść właśnie. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych. Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne. Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Bardzo to jest ciekawe w dzisiejszej Ewangelii, że jakoś tak czujemy, że te panny mądre zostały nam postawione jako wzór, gdzie, jakby to powiedzieć, no Jezus kończy dzisiejszą Ewangelię wezwaniem do czuwania, a te panny mądre nie czuwały tak w naszym rozumieniu tego słowa, tak samo jak i głupie, bo wszystkie 10 posnęły. Mówię głupie, bo Jezus rzeczywiście tak powiedział, mory, czyli głupie, no nierozsądne czy nieroztropne, no to jest takie bardzo łagodne tłumaczenie tego słowa moroj. A to moroj no, oznacza po prostu głupie, prawda? Jest takie takie dosyć dosadne, bezpośrednie określenie, prawda? W roli mojej moroj. W każdym razie, także okazuje się, że wszystkie 10 panien posnęło, znaczy właściwie to one wszystkie są dokładnie identyczne, robią dokładnie to samo, że jest 10 właśnie panien, 10 dziewic. One są nazwane takim greckim słowem partenos, czyli dziewica, parteno i dziewica. One wszystkie są dziewicami, one wszystkie mają lampy, one wszystkie czekają na oblubieńca, one wszystkie wychodzą mu naprzeciw. One właśnie wszystkie w tym czekaniu na oblubieńca zaczynają, prawda, przysypiać i w końcu w ogóle zasypiają. Są dwa takie czasowniki. Jeden mówi właśnie o takim, że jak ten oblubieniec się opóźnia, to one tak zaczynają właśnie, zaczyna ich najpierw morzyć sen, a później zasypiają. No więc wszystkie 10 doświadczają właśnie tego samego, tego morzenia snem i wszystkie 10 nie potrafią temu się oprzeć i wszystkie 10 zasypia i wszystkie 10 się budzi. I kiedy rozlega się wołanie, wszystkie 10 się zrywa, wszystkie 10 się bierze za opatrzenie swoich lamp. Także widzicie, jakby zewnętrznie te 10 dziewic, tak zewnętrznie w zasadzie to się kompletnie niczym nie różni. Ta różnica wychodzi dopiero na samym końcu, prawda, że 5 z tych dziewic nie ma czegoś istotnego, czegoś, co nadaje naprawdę wartość temu wszystkiemu, co zewnętrznie robią tak samo. I zobaczę, że to jest dosyć częsty przypadek, że tak naprawdę nie chodzi o to, co się zewnętrznie robi, tylko chodzi o to, czym to jest wypełnione od wewnątrz, skąd to wynika właśnie. To na przykład zobaczę to taki no, przykład, który mi się tak silnie kojarzy, bo wczoraj trochę katechezę taką miałem na ten temat,
że z jednej strony Pan Bóg przez Mojżesza nakazał Żydom składać ofiary. Ten system ofiarniczy to był bardzo rozbudowany, tych ofiar było mnóstwo, tu taka ofiara, tu taka, z tej okazji taka, za to taka, coś tam. Że właśnie to tych ofiar, o tych ofiarach i te ofiary, to ten kult ofiarniczy to był bardzo rozbudowany w judaizmie właśnie tamtych czasów. A z drugiej strony Stary Testament, szczególnie w psalmach i u prorokach, obfituje właśnie w krytykę tego kultu ofiarniczego właśnie. Że Pan Bóg nie chce. Jakby Pan Bóg podważa swoje własne słowa. Mówi, że ja nie chcę ofiary. Na przykład słynny psalm 40, prawda? Ofiary krwawe, ani z płodów ziemi nie chciałeś, ale otwarłeś mi ucho, prawda? Że ofiary ci się nie podobały, to co mówili prorocy, co mi po mnóstwie waszych ofiar, co mi po tłuszczu baranów, prawda? Że jakby Pan Bóg to wszystko podważa. Dlaczego Pan Bóg to podważa? Bo to się stało czysto zewnętrzne. Nie? Że niby zewnętrznie wykonujemy wszystkie potrzebne gesty, zewnętrznie robimy to, co trzeba, ale właśnie Pan Bóg zaczął się cierpliwie upominać o co, o tak zwane serce, o to, co o wnętrze człowieka, o to, skąd wypływa tak naprawdę mój kult, skąd wypływają te gesty, które wykonuję, z czego wypływają ofiary, które składam, z czego wypływają, prawda, moje zachowania, czy one są tylko właśnie pustym wykonywaniem jakichś zewnętrznych gestów, bo tak trzeba, czy rzeczywiście wypływają z czegoś głębszego. Nie? Zobaczcie różnicę między tym, że przyniosłem kwiaty mojej żonie, dlatego że, prawda, trzeba zaliczyć, dajmy na to, Dzień Kobiet i przynieść te kwiaty, żeby się nie denerwowała, i dać jej te kwiaty, a zupełnie co innego, jeżeli ja te kwiaty, dokładnie te same kwiaty przyniosłem, dlatego że autentycznie ją kocham i chcę jej sprawić radość. Zobaczcie, że gest jest jakby dokładnie ten sam bukiet, a jednak znaczenie kompletnie inne, prawda? I to się zaczęło już na grzechu pierworodnym, że zobaczcie, że grzech pierworodny jakby niczego nie zmienił zewnętrznie. Że zewnętrznie ludzie dalej są w ogrodzie, zewnętrznie dalej uprawiają, doglądają ten ogród. Właśnie to trzeba pamiętać ciągle, że konieczność pracy na roli, ta praca na roli nie jest skutkiem grzechu pierworodnego, bo Bóg zaprosił Adama i Ewę, zaprosił człowieka do ogrodu rajskiego po to, żeby wspólnie z Bogiem ten ogród rajski doglądali i uprawiali. Tak, Ewie powierzył misję rodzenia dzieci już przed grzechem pierworodnym, już przed grzechem błogosławił i mówił, bądźcie płodni, mnóżcie się. Także uprawianie ogrodu, uprawianie ziemi nie jest czymś nowym, tak samo jak czymś nowym nie jest rodzenie dzieci. Że właśnie no, coś się zmieniło wewnętrznie w ludziach, że te same czynności po grzechu pierworodnym stały się dla nich nie do zniesienia. Stały się trudem nie do dźwignięcia. I to, co Jezus mówi właśnie o tym uprawianiu ziemi w pocie czoła, to, co mówi o wielkim bólu rodzenia dzieci, to nie są wyroki, które Bóg wydaje. To są stwierdzenia faktu, no, że ponieważ to uczyniliście, to teraz właśnie tak będzie, nie? Że ponieważ zabiliście w sobie coś istotnego, to właśnie teraz tak będzie. Nie? Właśnie widzicie, bo Bóg w Chrystusie objawił się jako ten, który działa, nie? Który działa, który pracuje rękami, tak, z cieślą pracuje rękami, jako ten, który się troszczy o ludzi i to im bardziej ktoś jest upadły, im bardziej ktoś jest bezradny, im bardziej ktoś jest bezsilny, im bardziej ktoś jest chory, im bardziej ktoś jest, prawda, martwy, im bardziej ktoś jest trędowaty, im bardziej ktoś jest opętany, tym bardziej Bóg w Chrystusie się troszczył o takich właśnie ludzi, nie szczędził sił, wysiłku, potu, prawda? Bóg objawił się jako ten, który w pocie czoła zakrwawiony i zziajany niesie krzyż i trwa na tym krzyżu do samego końca, prawda? Bóg objawił się w Chrystusie jako ten, który wstaje z grobu wcześniej niż wszyscy, bo kiedy niewiasty wstały, gdy było jeszcze ciemno, to odkryły, że Jezus stał jeszcze wcześniej, więc objawił się Bóg. Nie Bóg próżniak, tak jak my go podejrzewamy o wieczyste próżnowanie w naszych oczach właśnie
w naszych oczach, to gdybyśmy mieli okazję, prawda, nieustannie próżnować i gdyby się wszystko się robiło samo za nas, to byśmy uważali, że jesteśmy w raju. Okazuje się, że nasz zgrzyt między nami a Bogiem to właśnie na tym polega, że raj Pana Boga jest dokładnie odwrotnością naszych wyobrażeń, dlatego my nie dostrzegamy tego raju i ciągle ten raj niszczymy, ciągle się szarpiemy z tym rajem, w którym żyjemy. No bo raj Boga, raj miłości to jest właśnie wtedy, kiedy ja mogę się zatroszczyć o tego, kogo kocham. Że Bóg czuje się spełniony, Jego radość dochodzi do szczytu, do pełni, kiedy może umyć nogi swoim uczniom, tak? Czytamy o tym w opisie ostatniej wieczerzy świętego Jana, że miłość Jezusa doszła do pełni, do końca umiłował swoich na tym świecie, gdy się pochylił nad ich nogami i im usłużył, umył te nogi, brudne nogi. Jezus umiera, według świętego Jana, ostatnie słowo, jakie Jezus wykrzykuje umierając, to jest słowo teleio, które mówi o spełnieniu. O spełnieniu. Nie mówi o takim wykonaniu w sensie właśnie zaliczeniu jakichś obowiązków. Nie? Nie mówi to słowo teleio nie ma takiego znaczenia, że wykonało się w sensie dobra, no to odfajkowałem jakąś tam listę to do, jakąś listę obowiązków do spełnienia, do zaliczenia i wreszcie z głowy mogę spokojnie umrzeć i mieć spokój. Tylko mówi o spełnieniu, takim wewnętrznym spełnieniu, takim naprawdę spełnieniu, nie? Że spełniłem się w miłości, nie? Spełniłem się wewnętrznie, bo do końca umiłowałem, prawda? Bo do końca się zatroszczyłem, prawda? Natomiast zobaczcie, że nam bardzo silnie dolega właśnie taka mentalność zaliczeniowa, nie? Że my niestety bardzo często właśnie relacje widzimy poprzez pryzmat zaliczenia pewnych jakichś tam zobowiązań, o których sądzimy, że są konieczne dla tej czy dla tamtej relacji. I wydaje nam się, że jak wykonamy zestaw jakichś tam zobowiązań, zestaw jakichś gestów, czynności, no to znaczy, że jest wszystko załatwione, że wszystko jest okej. I właśnie ta przypowieść pokazuje, że nie, że można rzeczywiście zewnętrznie wykonać cały zestaw czynności dokładnie tak samo, a jednak te czynności, te gesty, te zachowania, słowa będą kompletnie puste, prawda, bo relacja to coś więcej. Bo relacja to coś więcej niż, prawda, zestaw jakichś tam gestów, prawda, czynności, zaliczonych, prawda, zobowiązań i żeby mieć z głowy, żeby mieć spokój, prawda. Relacja potrzebuje być pielęgnowana. Relacja potrzebuje być pielęgnowana i relacja dotyczy serca ludzkiego, prawda. I okazuje się, że tą relację w sercu trzeba pielęgnować, prawda. Że bez pielęgnowania tej relacji, bez tego dbania o to, żeby coś mi wewnętrznie nie uciekło, to nam naprawdę zaczyna to uciekać w coś takiego wewnętrznego. Nie? I to w relacji z Bogiem, a też w relacji między nami. Zobaczcie, jak to się dzieje na przykład w małżeństwach, czy z nami kapłanami, nie? Że zostajemy księżmi, chcemy być księżmi, bo jakoś tam nam zależy strasznie na Panu Bogu, i w ogóle, i tacy właśnie bardzo, rzekłbym, podkręceni, idziemy do święceń kapłańskich i początek kapłaństwa często jest właśnie taki właśnie bardzo mocny. Wreszcie człowiek się cieszy tym swoim kapłaństwem, chce działać, chce coś robić, prawda? Cieszy się Panem Bogiem, cieszy się Jezusem, prawda, który przychodzi poprzez moje ręce w Eucharystii, no ale jeżeli kapłan nie pielęgnuje tej relacji z Jezusem, tej wewnętrznej relacji z Jezusem, to zaczyna coś uciekać. Zaczyna coś uciekać i niepostrzeżenie to kapłaństwo staje się właśnie takim zestawem obowiązków do wykonania. Że trzeba pójść odprawić mszę, posiedzieć w konfesjonale, zaliczyć to tamto, wamto, no i sobie wrócić na plebanie do telewizora czy coś tam, czy zająć się tam swoimi sprawami. I co więcej, ten zestaw zobowiązań do wykonania staje się w oczach właśnie takiego przykurzonego kapłana czymś coraz bardziej takim trudnym, nieprzyjemnym, właśnie, że zainteresowanie jest takie, żeby tak coraz szybciej to sobie z tym poradzić i mieć coraz szybciej z tym spokój i zająć się tam sobą i swoimi, że górze, przyjemnościami.
I zobaczę, to samo dzieje się w małżeństwie, jeżeli ludzie są małżonkami, nie biorą ślub, są bardzo zakochani i to w ogóle jest wiele szczęścia w tym. Jeżeli nie pielęgnują czegoś wewnętrznego między sobą, jeżeli tego nie pielęgnują, nie rozwijają, to zobaczy, że ta relacja staje się coraz bardziej przykurzona, coraz bardziej formalna, właśnie coraz bardziej zewnętrzna i coraz bardziej polegająca na zaliczeniu jakichś tam zobowiązań, prawda, i coraz mniej ci ludzie mają tak naprawdę ze sobą wspólnego. Że właśnie to grozi nam wszystkim, bez względu na stan, w jakim żyjemy. No właśnie zaniedbanie tego czegoś wewnętrznego, czego, co symbolizuje właśnie ta oliwa, nie? Ta oliwa to troska właśnie o to, żeby gdzieś wewnętrznie być, rzeczywiście, żeby ta relacja była pielęgnowana gdzieś wewnętrznie, nie? Żeby to, te wszystkie różne gesty, które wykonujemy, zadania, które spełniamy, to wszystko, co robimy, żeby to wypływało z czegoś głęboko wewnętrznego, co nas łączy, co nas wiąże, prawda? I tu jest taka ciekawostka, że ten oblubieniec ostatecznie mówi o czym? Mówi, słuchajcie, no nie znam was, mówi, nie znam was, do tych głupich panien. To jest ciekawe stwierdzenie, mówi uk ojda, nie? Uk ojda. Ojda to jest taki czas perfekt od czasownika eido, a eido mówi o patrzeniu, nie? Mówi o widzeniu. Eido mówi widzę, czy eido oznacza widzę, ale w takim sensie, że ja widzę i to widzenie daje mi zrozumienie. Daje mi zrozumienie, nie? Że uk ojda, nigdy was nie zrozumiałem, nie? Nigdy nie daliście się zobaczyć i to jakoś mi koresponduje właśnie z tym, że Adam po grzechu nie dał się zobaczyć Bogu, ukrywał się przed Bogiem. I to nawet nie tyle chodzi o ukrywanie się w jakichś krzakach, co ukrywanie się za takimi maskami, prawda, pozornej niewinności, nie? Że odkryłem swoją słabość, odkryłem, że się pomyliłem, gdzieś straciłem poznanie Boga i ponieważ straciłem poznanie Boga, to zacząłem brnąć w swoje domysły, że teraz Bóg przychodzi mnie rozliczyć, osądzić i wydać wyrok, no to już, prawda, zawczasu próbuję z siebie zrzucić winę, już zawczasu próbuję się schować za maską niewinności, za maską w ogóle pokrzywdzonego, nie? I zobaczcie, że to w nas zostało do dzisiaj, nie? Że jak czujesz, że coś ci nie wyszło, jak czujesz, że coś źle zrobiłeś, na przykład szczególnie w jakiejś relacji, to zobaczcie, że nam się włącza taki automat, że ja próbuję doprowadzić do sytuacji, żeby jakby przedstawić siebie jako ofiarę tego całego zdarzenia, żeby ten drugi, wobec którego zawiniłem, nie dość, że nie miał do mnie pretensji, to czy żeby on mnie przepraszał, nie? Żebym ja się lepiej poczuł, nie? Żebym ja się lepiej poczuł, żebym ja coś sobie w ten sposób odbił. Nie? I to jest nierzadkie, zobaczcie, w naszych wzajemnych relacjach. Że jak człowiek popełni błąd w jakiejś relacji i czuje, że popełnił błąd, to się włącza właśnie taki automatyczny mechanizm obronny, że tak spróbować w tej relacji z tym drugim, wobec którego popełniłem błąd, doprowadzić do takiej sytuacji, że to jeszcze on się czuł winny. Nie? Żeby to jeszcze on się czuł winny. Jakby to jest obecne właśnie już po grzechu pierworodnym, nie? Że Adam no, nie pozwala spojrzeć na siebie. Nie? On nie pozwala, żeby ten wzrok Boga dotarł do niego, ten rozumiejący wszystko wzrok miłości, która wszystko rozumie, nie? Która wszystko rozumie, która potrafi zrozumieć. Zobaczę, że Adam chowa się za maską pozornej niewinności, jeszcze za maską jakby takiej no, wymuszonego cierpiętnika, nie? Bo nie dość, że jestem niewinny, to tak właściwie winna jest kobieta i to wszystko stało się przez kobietę, a to ty tą kobietę mi dałeś, to ty ją postawiłeś przy mnie. Czyli właściwie tak naprawdę to ty, Boże, jesteś winny wszystkiemu, co się wydarzyło. Bo ostatecznie właśnie ty, kobieta, którą ty postawiłeś przy mnie, to ty postawiłeś, nie? Rozumiecie? Właśnie to jest ten mechanizm, nie? Nie dość, że jestem niewinny, to w gruncie rzeczy jeszcze jestem przez ciebie skrzywdzony, to ty mnie skrzywdziłeś, bo tą kobietę mi dałeś, nie? I teraz o, do czego ta kobieta doprowadziła, nie? A kto ją postawił przy mnie? Rozumiecie, nie? No i my tak funkcjonujemy, nie? I my tak funkcjonujemy, prawda? I dlatego to wszystko nie funkcjonuje ostatecznie.
I teraz właśnie ty mówi, ukojda, nie zobaczyłem was, nie pozwoliłyście, żeby dotarło do mnie moje spojrzenie i żebyście w moim spojrzeniu odkryły, że nie mam wam za złe na przykład tego, żeście posnęły. Nie? Zobaczcie, wszystkie posnęły. A tylko tych pięć mądrych, nie? Tych pięć mądrych potrafiło sobie z tym poradzić, że posnęłyśmy, że nie wytrwałyśmy, że uległyśmy słabości, że uległyśmy zniecierpliwieniu, nie? Że w naszych oczach oblubieniec się opóźniał. Nie? Oblubieniec się opóźniał. Czy oblubieniec się opóźniał? Nie, oblubieniec nigdy się nie opóźnia. To nasza niecierpliwość nam wmawia, że się opóźnia. Nie? To my mamy pretensje do Boga, że nie działa tak, jak my chcemy. To my mamy pretensje do Boga, że nie działa, nie przychodzi wtedy, kiedy my chcemy, żeby przyszedł. Nie? Zobaczcie, w oczach wszystkich się opóźnia. One wszystkie były słabe, one wszystkie uległy słabości, one wszystkie uległy zniecierpliwieniu, one wszystkie uległy senności, one wszystkie posnęły. A tylko pięć z nich potrafiło sobie z tym poradzić, z doświadczeniem własnej słabości. Tylko pięć z nich miało na tyle głęboką relację z oblubieńcem, na tyle głębokie poznanie oblubieńca, że potrafiły z nim, z tym wszystkim do niego przyjść. Nie? I to jest coś, czym w praktyce nie da się podzielić. Nie? Ja nie jestem w stanie podzielić się z tobą moją relacją z oblubieńcem, moim poznaniem oblubieńca. Ja nie jestem w stanie zamiast ciebie pójść do spowiedzi. Ja nie jestem w stanie zamiast ciebie dogadać się z Jezusem. Ja nie jestem w stanie zamiast ciebie przyjść do Jezusa z twoją słabością i zamiast ciebie doświadczyć Jego rozumiejącego wszystko miłosnego spojrzenia, doświadczyć tego, że On mnie kocha właśnie takiego, który zasnął, który uległ słabości, który uległ zniecierpliwieniu. Tylko ty możesz osobiście to doświadczyć w relacji z Jezusem. Tylko ty jedyny na świecie możesz to zrobić. Przyjść ze swoją słabością, ze swoją nieporadnością do Jezusa, dać się zobaczyć i odkryć, że Jezus cię rozumie i że potrafi patrzeć z miłością właśnie na takiego. A nikt nie jest w stanie zamiast ciebie tego doświadczyć. Ja mogę to doświadczyć jako ja. Przyjść do Jezusa z moją słabością, z moją nieporadnością, z moim zaśnięciem, z moją niewytrwałością, niecierpliwością. I mogę przyjść jako ja i doświadczyć odpowiedzi Jezusa na moją słabość i odkryć właśnie to, że jestem kochany jako ten, który jest słaby, który jest niedoskonały, który potrafi się zniecierpliwić, który potrafi zasnąć, któremu potrafi coś umknąć. A nie jestem w stanie doświadczyć tego zamiast ciebie. To jest doświadczenie dogłębnie osobiste i nikt nie jest w stanie zamiast drugiego doświadczyć odpowiedzi Jezusa na słabość tego drugiego. Ja mogę doświadczyć odpowiedzi Jezusa, odpowiedzi oblubieńca tylko i wyłącznie na moją słabość, na to, że ja zasnąłem. Natomiast jeżeli ty nie potrafisz sobie poradzić z tym, że coś przespałeś, że coś ci umknęło, że gdzieś nie wytrwałeś, że gdzieś dałeś się zwieść, jeżeli ty sobie wewnętrznie nie potrafisz z tym poradzić, to nikt nie jest w stanie z tym przyjść zamiast ciebie do Jezusa, zamiast ciebie dać się zobaczyć właśnie takim i zamiast ciebie odkryć w spojrzeniu Jezusa miłość. Miłość do mnie właśnie takiego, który zasnął, który sobie nie poradził, któremu coś umknęło, który coś przespał, któremu coś wymknęło się z rąk. Właśnie to jest ta oliwa. Właśnie to jest ta głębia relacji z Jezusem, ta głębia, która uczy mnie, że ja mam do kogo przyjść właśnie z moją słabością, nieporadnością, z tym, co mi nie wyszło, z tym, co mi umknęło, z tym, co zaniedbałem, z tym, co zawaliłem. Że to, ja potrzebuję się osobiście tego nauczyć w relacji z Jezusem i kiedy właśnie się przebudzę i dotrze do mnie, że coś przespałem, coś zawaliłem, to żebym wiedział, do kogo z tym pójść i prawda, jak się pokazać z tym wszystkim Jezusowi, żeby doświadczyć właśnie Jego miłości, miłości, która przychodzi to wszystko naprawiać. To ja potrzebuję osobiście z tym pójść do Jezusa, ale potrzebuję się tego sam nauczyć. Owszem, wspólnota może być pomocą w tym sensie, że może mi tłumaczyć, może mi pokazywać kierunek, ale nikt za mnie nie pójdzie do Jezusa, tak? Ja mogę sobie pielęgnować właśnie mentalność najemnika czy niewolnika,
Ja mogę być przekonany dalej, uparcie być przekonany właśnie o tym, o tej głupocie, o tym oszustwie grzechu, że jak coś mi nie wyszło, coś przespałem, coś mi umknęło, coś zaniedbałem, to najpierw muszę iść, odrobić, prawda, odpracować, zarobić, zasłużyć i dopiero jak błysnę przed Jezusem, to odzyskam Jego miłość. Nagle się okazuje, że to jest fałszywy kierunek, że tu w ogóle w ten sposób nie jestem w stanie spotkać oblubieńca. Właśnie okazuje się, że oblubieńca jestem w stanie spotkać tylko wtedy, kiedy staję przed Nim taki, jaki jestem, z moją słabością, nieporadnością i z tym wszystkim. Kiedy staję przed Nim w prawdzie i tego nikt nie jest w stanie zrobić zamiast mnie. Właśnie, i to jest coś, co potrzebujemy robić właściwie codziennie, stawiać, każdy z nas osobiście, stawać przed Jezusem w prawdzie o dzisiejszym dniu, o tym, co dzisiaj mi umknęło, co mi wypadło z rąk, co przespałem, co mi nie wyszło, z czym sobie nie poradziłem. O tym, co ze mnie wylazło, nie? Wprawdzie o tym, co się udało, wprawdzie o tym, co zrobiłem, ale też wprawdzie o tym, co mi nie wyszło. Właśnie głębia relacji, nie? Głębia relacji, która sprawia, że potrafię Jezusowi mówić o wszystkim, przyjść do Niego ze wszystkim. I że dla mnie to jest w ogóle oczywiste, że jak coś się dzieje, to w ogóle po pierwsze przychodzę do Jezusa. Właśnie ta głębia relacji, która sprawia, że dla mnie jest w ogóle oczywiste, że jak coś się dzieje, to po pierwsze szukam Ciebie, nie? Bo przecież Ty jesteś moim umiłowanym, Ty jesteś moją umiłowaną i po pierwsze w Tobie chcę mieć oparcie. Czy warto się przyglądać, co robisz, jak coś się dzieje, jak coś się wydarzy, jak do Ciebie dotrze, że coś się zadziało, coś się podziało, że z czymś sobie nie poradziłeś. Warto się przyjrzeć, jakie są Twoje pierwsze reakcje. Czy zamykasz się w samotności, uciekasz, kasujesz się i w ogóle? Czy masz do kogo z tym wszystkim przyjść? Nie? Czy rodzi się w tobie odruch, że ja idę z tym wszystkim do kogoś, o kim wiem, że mnie kocha i że mnie nie zawiedzie? I takim kimś po pierwsze jest Jezus, nie? Jezus. I po pierwsze do Jezusa. Owszem, można mieć ludzi, którzy cię kochają, na których możesz liczyć i do których możesz zawsze przyjść, do których możesz zawsze się zwrócić. A właśnie po pierwsze warto pamiętać, że po pierwsze jest Jezus. Nie? Po pierwsze jest Jezus. Właśnie, i to jest ta oliwa, ta głębia relacji, która sprawia, że jest we mnie w ogóle odruch, nie? Że przecież mam Ciebie, tak? I że w ogóle się nie boję trudności, przeciwności w życiu, nie boję się swoich własnych słabości i tego, że mi coś nie wyjdzie, bo przecież mam Ciebie i mogę przyjść do Ciebie ze wszystkim, nie? Właśnie to jest ta relacja z oblubieńcem, z Panem, z Jezusem, nie? Że przecież mam Jezusa, mogę przyjść do Niego ze wszystkim, nie? Mam drugiego człowieka, kogoś, z kim jestem w przyjaźni, złączony więziami przyjaźni czy miłości, już mogę przyjść do Ciebie. Właśnie, i to jest ta oliwa, ta głębia relacji, nie? Ta głębia relacji, która jest czymś więcej niż tylko zaliczeniem jakiegoś tam zestawu gestów, nie? Że relacja to jest wyjście z tej wewnętrznej, tej najgłębszej, wewnętrznej takiej samotności, takiego przekonania, że ja muszę sobie ze wszystkim radzić sam, nie? To właśnie relacja z tego wyciąga, nie? I ta głębia relacji właśnie daje człowiekowi spokój, nie? Że nie jestem sam, mam Jezusa, mam człowieka, nie? Nie muszę się bać, nie muszę się bać tego, co się wydarzy, nie muszę się bać nawet własnej słabości. Przecież mam Ciebie, mam Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.